Od piątku mikroprzedsiębiorcy wpisani do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej będą mogli składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek na własne ubezpieczenie społeczne w jednym, wybranym przez płatnika miesiącu w każdym roku kalendarzowym. Jedyny element, z którego nie można uzyskać zwolnienia, to składka zdrowotna. Ulga nie obejmuje pracowników i współpracowników. Tę jedną składkę w roku pokryje budżet państwa, a pieniądze zasilą konto, z którego wypłacana będzie przyszła emerytura lub renta. Składka będzie pochodną najniższej podstawy wymiaru. Aby skorzystać z ulgi stanowiącej pomoc de minimis, należy spełnić kilka warunków. Zwolnienie dedykowane jest dla płatnika będącego przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG oraz komorników sądowych, jeśli jako osoba ubezpieczona podlegało chociaż jeden dzień dobrowolnie albo obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składa wniosek. W miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku miał zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i wypadkowego lub ubezpieczenia zdrowotnego maksymalnie 10 ubezpieczonych, w tym siebie. Kolejny warunek dotyczy przychodu. Wnioskujący ma szansę na ulgę, jeśli z prowadzonej działalności pozarolniczej w okresie ostatnich 2 lat lub co najmniej 1 roku nie osiągnął przychodu równego lub większego niż złotówkowa równowartość 2 milionów euro. Wsparcia nie otrzymają przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność na rzecz byłego pracodawcy. Wsparcie zależy też od tego, czy dany przedsiębiorca nie wyczerpał limitu pomocy de minimis. Wniosek o tzw. wakacje składkowe można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem PUE e-ZUS. Wnioski złożone w listopadzie mogą dotyczyć wyłącznie grudnia. Jeśli zawnioskujemy o wakacje w grudniu, zwolnienie dotyczyć będzie stycznia. Niewykorzystana ulga nie ulega kumulacji, nie można więc uzbierać zwolnień z 2 lub 3 lat i wykorzystać w późniejszym okresie. Ulga przepadnie. Jak informuje Katarzyna Krupicka, szacowana krajowa liczba wniosków o wakacje składkowe za grudzień 2024, która może wpłynąć w tym roku, sięga 2 milionów. W województwie podlaskim szacunki mówią o ponad 51 tysiącach wniosków.